cześć i chwała bohaterom polskiej ziemi, cześć, cześć i chwała No to bardzo dobry pomysł, bo chodzi o to, żeby o żołnierzach wyklętych nie tylko pamiętać 1 marca i w okolicach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale o to również, żeby w ciągu roku ta edukacja była prowadzona. Dzięki Kajetanowi Rajskiemu mamy kwartalnik Wyklęci, bardzo dobry pomysł i teraz cieszę się, że również rusza telewizja, kanał poświęcony żołnierzom wyklętym związanym z Muzeum w Ostrołęce. No, przede wszystkim trzeba ciągle dopominać się o to, żeby w programach nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych znalazła się historia, bo to jest, można powiedzieć, podstawa wszystkiego. Jeśli będzie tam historia, to będzie tak, że tam będą także dzieje żołnierzy wyklętych, a poza tym no, ciągle trzeba jak najwięcej własnej inicjatywy w tym wszystkim przedstawiać, bo historia żołnierzy wyklętych właśnie wróciła dzięki prywatnym inicjatywom, dzięki wielu osobom dobrej woli, którzy chcą tych bohaterów przywracać w pamięci społecznej. I w tym nie powinniśmy ustawać. To są plusy, że ciągle dużo aktywnych ludzi jest, że dużo pomysłów się rodzi. A jeżeli chodzi o minusy, no to ciągle czekamy, żeby stały się plusami, czyli żeby ci żołnierze wyklęci pojawili się w programach nauczania. Przepisy należy zmienić, bo stadion jest przestrzenią publiczną, społeczną. To nie może być tak, żeby jedna czy druga organizacja, zresztą o koneksji lewicowej, zabraniała prezentowania poglądów ludziom, prawda? No, dziwne jest, że na przykład z Che Guevarą, jeżeli są wywieszane transparenty lub jakieś inne o lewicowej treści, one się nie spotykają z jakimiś represjami ze strony UEFA czy FIFA. Spotykają się tylko te, które mają przesłanie prawicowe lub są jakoś związane z tym obozem politycznym i to należy zmienić, bo to jest po prostu niesprawiedliwe i wbrew prawom człowieka, wbrew temu, żeby można było prezentować swoje poglądy. Bardzo dziękuję. Na pewno na tyle, na ile będę mógł, się zaangażuję. Wszystkiego dobrego.